dziś w pracy od 5, bo mamy wdrożenie. Dosyć ważne dla nas wdrożenie w serwisie polki.pl. No i razem z zespołem siedzieć będziemy za chwilę i wdrażać nową wersję serwisu, właściwie kawałka serwisu. Robimy to rano, nie bez powodu, ponieważ wtedy jest najmniejsza ilość użytkowników i w razie jakiegoś naprawdę poważnego problemu nie mamy dużej straty ruchu i mało użytkowników może zauważyć potencjalne problemy. Siedzimy od 5 przy wdrożeniu, jest już 8, więc czas najwyższy na śniadanie dla całego zespołu. Będę musiał chodzić na raty, bo niestety nie mam tyle rąk. Druga porcja kanapek, bo trochę nas jest przy tym wdrożeniu. Na leśnikach my byliśmy wczoraj. Tak. Po 10 godzinach w końcu czas na relaks. Idę spać, więc wrócę za chwilę, dosłownie na filmie. A póki co to był szalony dzień. Wdrożenie praktycznie obeszło się bez większych problemów. Szybko udało się ustabilizować sytuację i użytkownicy mają już nową wersję niektórych podstron w serwisie Polki, które zostały całkowicie przebudowane, przemyślane na nowo i według mnie są lżejsze, bardziej atrakcyjne, bardziej przejrzyste. To jest chyba najważniejsze. A teraz czas na zasłużony odpoczynek, a po krótkiej drzemce wybieram się ze znajomymi do miasta. Trochę poimprezować, ale bez szału, bo dzisiaj mamy środę, a jutro trzeba iść do pracy. A, dojeżdżacie, bo mówiłeś 5 minut i tak. A. Dobra. Cię wysadziłem przed domem, cześć. Tam trzeba było zaparkować, było miejsce. Tak? Bo tu jak stoicie na tym, to jest ten. Cześć. To wiesz, zawsze to Straż Miejska lubi. Czas wracać do domu. Czas wracać do domu. Pogoda się zepsuła, bo pada. A skądże? Trochę zimno jest. Trochę wieje, trochę mokro, ale jest fajnie. Poza tym chyba muszę samochód przestawić, bo zaraz go odholują. Bo mi zaraz odholują. Od 22, od 6 tutaj znaki są porozstawiane, że 6 odholowują auta. Więc zobaczymy u mnie na ulicy, jak to będzie. Dzięki, że oglądaliście. Łapkę w górę. Suba i do zobaczenia. Cześć!